Pracuj, zarabiaj, wyrzekaj się i odkładaj. Ta dewiza stała się mitem założycielskim zespołu, który oszczędny tryb życia podniósł do rangi najwyższej ze cnót. Zasady, którymi kierował się ten zespół, były bardzo proste. Czas teraźniejszy jest czasem wyrzeczeń. Dziś masz pracować i oszczędzać. Na to, abyś miał coś z życia, przyjdzie czas jutro. W oczekiwaniu na to jutro będziesz spędzał każdy kolejny dzień podobny do wszystkich, które minęły, jak i do tych, które są jeszcze przed tobą. O rozkwicie i upadku tego zespołu postaram się opowiedzieć krócej niż zwykle, bo nasze rozwlekłe ględzenie staje się ostatnio nieznośne nawet dla nas samych. Kup tańszy ciuch na wagę, zjedz mniej, chodź piechotą i włączaj światło, a oszczędzone pieniądze odłóż na przyszłość. Wpłać na fundusz inwestycyjny może tym razem nie spadnie. Załóż lokaty w banku, najwyżej zabiorę ci część odsetek, by innym żyło się lepiej. Odłóż na emeryturę, przecież od nikogo jej nie dostaniesz. W końcu kiedyś i ty pojedziesz do dalekich krajów, kupisz sobie drogie wino, wejdziesz do restauracji i nie będziesz pytał o cenę. Ale jeszcze nie dziś, jeszcze nie w tym miesiącu, jeszcze nie w tym roku. Kiedyś. Sukcesu naszego zespołu dotarły do legendarnej formacji Krzyżowcy Absurdu, która doradzała ludziom jak żyć. Jak żyć bez stresów, bez zmartwień, bez gonitwy za pieniędzmi. Jak żyć pogodnie, radośnie i na luzie. A najlepiej, jak żyć kosztem innych. I tym razem zespół ten nie pozostał obojętny na nachalną propagandę trudów codzienności i życia pełnego wyrzeczeń. Wezwał do rozrzutności, niefrasobliwości, hedonizmu i życia z dnia na dzień. Żyj szybko, przepuszczaj dużo i nie martw się tym, co będzie jutro, bo w końcu co ma być? On the telephone.
zastanawiasz się, skąd wziąć na to pieniądze, pieniądze są akurat najmniejszym problemem. Na tym świecie jest mnóstwo pieniędzy i ludzi, którzy je rozdają. Włącz sobie pierwszy lepszy blok reklamowy w telewizji. Kredyty hipoteczne, konsumpcyjne, konsolidacyjne, w złotówkach, frankach, euro, bez poręczycieli, chwilówki, w 15 minut, na telefon, przez internet, przez smartfona, na dowód osobisty. Banki, parabanki, skoki, bociany, prowidenty, wisusy, wągi, kasy zapomogowo-pożyczkowe. Dom na hipotekę, samochód na raty, kino domowe na 0% i wakacje w Tunezji, za co chcesz. I to już teraz, natychmiast, a nie kiedyś tam. Podpisujesz i masz. Czy to nie lepsze od mozolnego ciułania przez lata pełne wyrzeczeń? Twoje jest wcale nie to, co oszczędzasz, tylko to, co przepuścisz. Tego, co wydasz, nikt ci nie odbierze. A to, co oszczędzisz, zeżre ci jakaś inflacja. A jeśli nawet nie, to zabiorą ci i kupią za to czołgi, aby bronić wolnej Ukrainy. A i tak będziesz miał szczęście, jeśli nie wyślą cię w jednym z nich. Tonight the sky's the limit. I got some money and I'm gonna spend it. It's Saturday night and I wanna play. I'm gonna groove till the break of day. Now looky here, I'm looking for a fox. I'm looking for a fox. I'm looking for a fox. Myślisz pewnie sobie, skoro pożyczę, to przecież będę musiał oddać i to z odsetkami. A wiesz, dlaczego tak myślisz? Bądź głupi. Kombinujesz tylko, aby wziąć mało i oddać jak najszybciej. A trzeba brać dużo i w ogóle nie myśleć o spłacie. Wtedy problem będą mieli ci, którzy ci pożyczyli. Co ci zrobią? Zabiorą dom, którego potem nie sprzedadzą? Samochód, który jest wart połowę tego, co ci pożyczyli? Kino domowe, które było przestarzałe tydzień potem, jak je wyniosłeś ze sklepu? A może skasują ci za karę zdjęcia z Tunezji? Wiesz, jaki jest najlepszy sposób na to, żeby nie zabrali ci niczego, co do ciebie należy? Nie mieć niczego, co do ciebie należy. Weźmy choćby taki czynsz. Płacisz? No i po co? Przecież zapłacą za ciebie inni. A ty jeszcze zrób awanturę w spółdzielni. Ciasno ci w tym mieszkaniu, które masz? No to zalej je wodą i spowoduj zagrożenie konstrukcyjne budynku. Wtedy dadzą ci lepsze, a z kłopotem pozostaną frajerzy, którzy wykupili na własność. Yeah.
Rozejrzyj się wkoło. Czy znasz kogoś, kto nie ma gdzie mieszkać i nie ma co jeść? Nie. Znasz tylko mnóstwo zdyszanych ludzików, którzy poświęcają jedyne życie, jakie mają, na to, żeby płacić innym. I ty jesteś dokładnie taki sam. Płacisz za mieszkanie, płacisz za jedzenie, pilnujesz tysięcy spraw, które wymykają ci się z rąk. Więc przestań płacić, a wtedy znajdziesz się w miejscu, w którym kto inny zapłaci za twoje mieszkanie i jedzenie. To ciebie będą pilnować, abyś się nie wymknął. Nie będzie żadnej pracy, a wolnego czasu będziesz miał tyle, ile nigdy wcześniej. Wykorzystasz go na pisanie do urzędów, listów z prośbą o przesyłanie darmowych gadżetów i materiałów biurowych. Szanowni Państwo, zwracam się z serdeczną prośbą do Urzędu Miasta i Gminy i o jednorazową pomoc w postaci artykułów piśmienniczych i papierniczych, ponieważ nie mam rodziny, która by mi pomogła. Moja mama zostawiła mnie, kiedy byłem małym chłopcem, w szpitalu, jak psa pańskiego, na pastwę losu. Ja jako mały chłopiec trafiłem do domu dziecka, również do różnego rodzaju ośrodka, czyli poprawczaki ośrodek szkolno-wychowawczy. Obecnie przebywam w zakładzie karnym w Czarnym za swoje błędy, jakie kiedyś zrobiłem w swym życiu, nie płacąc rat za pożyczkę. No, a że to nie było raz, no to mnie zamkli. Ale wiem o tym, że to jest moja wina, czego teraz bardzo żałuję, nie mając żadnej pomocy i kwoty na koncie, aby pójść do kantyny i kupić sobie coś, co byłoby mi potrzebne. Mego rodzeństwa nie pamiętam, ponieważ zostaliśmy rozdzieleni. Nie wiadomo dokąd nawet teraz obecnie nie wiem, gdzie są bracia mojej mamy. Postanowiłem napisać do Państwa Urzędu z prośbą o udzielenie mi pomocy w postaci artykuły biurowe, to jest koperty, długopisy 2... klej, kartki do pisania. Teraz obecnie jestem w zakładzie karnym w Goleniowie, gdzie odbywam wyrok za drobne wykroczenia. Bardzo Was proszę o białe koperty, zeszyty A4, długopisy, notes, kalendarz. Witam serdecznie! Pisząc do Państwa Waszego Urzędu, zwracam się z ogromną prośbą o udzielenie mi pomocy, za którą będę bardzo wdzięczny. Mianowicie prosiłbym o przesłanie drobnych artykułów piśmiennych biurowych, takich jak kartki formatu A4, może być brulion. Mam na imię Krzysztof. Jestem kontuzjowany po niedawnym wypadku. Otrzymałem głodową ręcinkę, na niewiele mnie stać, na wszystko mi brakuje. Trudno tak żyć. Sam wychowuję 7-letnią córkę po rozwodzie z żoną. Piła alkohol. Obecnie przebywam w areszcie za kolizję drogową. Szkody materialne? Zniszczona trafostacja. No cóż, stało się. Ale przeżyła sarenka z małym, który ominąłem. Dużo się uczę, rozwiązuję konkursy, by czasu nie marnować, co czynią panowie mnie otaczający. Zapewniam, że wcześniej prowadziłem uczciwe życie pracując na PKP. Zbieram widokówki, artykuły promocji turystyki regionów. Bardzo Państwa proszę o wsparcie mnie w artykuły piśmienne, biurowe, na które obecnie mnie nie stać. Klej, taśmę klejącą, długopisy. Nie mam obecnie pomocy od rodziny. Rodzice nie żyją. A siostra jest na rencie. Ma czworo dzieci w wieku szkolnym, a szwagier sam pracuje. Wkłady do niego, cienkopisy, segregator, artykuły promocji regionu, korektor, zeszyty, koperty, widokówki, papier listowy. Co Państwo mogą? Za wsparcie z góry Państwu bardzo dziękuję. Przebywam obecnie w zakładzie karnym we Wronkach za błędy, które popełniłem nigdy w swoim życiu. W grudniu 2008 zmarła moja mama i praktycznie od tamtej pory nie mam żadnej pomocy z zewnątrz. Szanowni Państwo, jestem młodym człowiekiem, obecnie przebywającym w jednostce penitencjarnej. Moim hobby jest historia Polski, geografia oraz kolekcjonerstwo proporczyków, bryloczków oraz długopisów z nazwą urzędu. W związku z czym chciałbym zwrócić się do Państwa z gorącą prośbą o udzielenie mi pomocy w postaci przysłania mi kilku artykułów biurowych. To jest... kalkulator, notes, papeterie, zeszyty A4, A5, w sztywnej okładce, bloki korespondencyjne A4, A5 w kratkę, blok techniczny. W związku z brakiem możliwości osobistego odbioru materiałów promocyjnych, postanowiłem zwrócić się do Państwa z prośbą w nadziei na wyrozumiałość i pomoc w pozytywnym zagospodarowaniu przeze mnie czasu kary. Z góry dziękuję i bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. Papier do ksero, kolorowy papier A4, koperty wszelkiego formatu, każdą możliwą ilość, znaczniki samoprzylepne, kalki, rygę. Zwracam się z uprzejmą prośbą do Was, drodzy pracownicy urzędu, o przesłanie mi informacji oraz gadżetów promocyjnych dotyczących Waszego pięknego miasta. Długopisy, cienkopisy, żelowe,
wszelkie możliwe kolory, mazaki, markery, CD marker, czyste płyty, CD, DVD, korektor, kredki, ołówki, temperówkę, gumkę, linijkę lub ekerkę, nożyczki do papieru, klej, taśmę klejącą, wkłady do długopisów, spinacze biurowe. Bardzo mi się podoba wasz region i pragnąłbym się dowiedzieć czegoś więcej oraz mieć jakąś pamiątkę, na przykład długopis, koszulkę z logo. Z powodu mojej nieudolności nie mogę sam odwiedzić waszego urzędu, a także uprzejmie państwa proszę o przesłanie mi wszelkich swoich materiałów i gadżetów reklamujących państwa miejscowość. To jest katalogi, prospekty, ulotki reklamowe, pocztówki, każdą możliwą ilość. Bardzo proszę o spełnienie mojej prośby, za co z góry państwu uprzejmie dziękuję. Nalepki, przewodnik turystyczny, film na płycie DVD, kubek z herbem, koszulkę z herbem, czapkę letnią z herbem, torbę z herbem, proporczyk z herbem, bryloczki, przypinki, smycze, przepaski odblaskowe oraz inne materiały i gadżety reklamowe, jakie państwo obecnie posiadają. W ramach swojej wdzięczności obiecuję państwu z mojej strony jak najlepszą i najskuteczniejszą reklamę państwa miejscowości. Życzę spokojnej pracy, no i zdrowia. Przepraszam, zostańcie z Panem Bogiem. Amen.